Zwierzęta domowe. Wszystko w porządku? Złoto! Morris, spójrz! Odwiedziła mnie we śnie złotodajna wróżka. Złotodajna, tak? Tak, taka skrzydlata, która zostawia żółty metal, kiedy śpiesz. A ja też miałem żółtą wizytę. Mój metal się chyba roztopił. Szefie, to sytuacja globalna. One się pojawiły u wszystkich. Kowalski, analiza błyszczących obiektów, proszę. Zgaduję, że jest to najnowocześniejszy system namierzania kosmicznego lasera. Czyli operacja antylaser. Rico, wygiąć lustro, by nam nie zagrażało. Wygnij w stronę, może w stronę sam dobrze wiesz czyją. Chłopaki, co porabiacie? Zmieniamy trajektorię strzału. Nie wiem jak ty, ale my się prycie nie chcemy dać skarcić laserem. Skarcić laser? Nie, chłopcy, to są znaki adoptuj zwierzaka. Adoptuj zwierzaka? Uważaj, bo się damy adoptować. Nie, nie, nie. W moim starym zoo było to samo. Bogaci ludzie dają na was forsę, a na tabliczce pojawia się ich nazwisko. Czyli takie dobrowolne darczynienie, tak? Ładnie rozegrane, o władcy zooparków. Nie, czekaj, do kogo ty... Tak, faktycznie niepokojące. Wyjaśnij swoje obawy, naczelny. Zauważyliśmy, że ponad 3/4 zwierząt w parku zostało adoptowane przez znaną wam rodzinę Wezuwiuszów. Bliźniaki Wezuwiusz, tak? Podwójne zło w dwoistej formie znowu atakuje bipotężnie! Nie mają zasad. Nie znają granic. Nie mają za grosz wstydu. Jestem siatka maskująca. Jestem uczulony na gluten! Aż strach pomyśleć, co te diabły wcielone knują nikczemnie tym razem. Z góry zakładam, że przyjmuje pani naszą ofertę. To są kredki? Nie czytam kolorowych umów. Streśćcie mi to! Właśnie adoptowaliśmy ponad 70% zwierząt, w tym zoo. Mój wspólnik i ja uważamy, że wolno nam zabrać część zwierząt do domu, by się bawić. Jasne. Słuchajcie, muszę jeszcze dziś umyć nosorożca, więc możecie sobie... Opcja prawnicy włączona! Pozew sądowy, niewypłacalność, utrata posady. Ach, dobra, dwa zwierzaki, tylko małe. I macie mi naprawić ścianę. Szefie! Co ci tu działa ta klatka? Chłopcy, pomścijcie mnie! Pomścijcie mnie! Kochamy cię! Szefie! Nie tykajcie mych rzeczy! Nie tykajcie mych rzeczy! No poważnie. Widziałeś kiedyś tak wielgachny telewizor? Opanuj się, ogoniasty. Wezywiusze potrafią wyrzucić słabość. Musisz być silny i pamiętaj, nie daj sobie odebrać godności. Błagam. Przecież jestem królem. Godność to ja zjadam na przystawkę. Zaraz po śniadaniu z doskonałości i przed obiadem złożonym ze... Gladiatorzy! Będziecie dziś walczyć o swój honor. Walczyć dla chwały. No nie wiem, czy na to pójdę. Oraz o prawo, by nosić intergalaktyczną przepaskę sierżanta Saturna. Bardzo proszę. Walczyć, walczyć, walczyć! Nie zagram w tę waszą durną grę. Może i posiedliście nasze ciała, ale ducha wolności nie może. Wygrałem! Dawać mi tę biskotkę, dawać! Dawać! Jest jakiś plan ratunkowy? Wezuwiusze żyją w najelegantszym apartamentowcu w mieście. System ochrony jest bezbłędny, ale myślę, że uda nam się tam wedrzeć, bo znalazłem jeden słaby punkt. Czekaj, królu, nadchodzę!
jedyny punkt i jednak nie jest aż tak słaby. No śmiało! Nagroda tu czeka. Który zdobędzie okularki, co? Mam nadzieję, że ja. Ogoniasty, błagam, co ja mówiłem o godności? Miałeś ją zachować! Godność nie ma takich kolorowych, błyszczących kuleczek. No, wszystko ma być ładniutko wypite. Chcesz wygrać, musisz dużo pić. No, tak, to się. Ach, jak ja lubię nieuzasadnioną przemoc. Dobra, wejdziemy przez ten szyb. Wystarczy jeden precyzyjny strzał. Już do ciebie pędzę, królu! Precyzyjny strzał z linomiotu. Jesteś pozbawioną kręgosłupa moralnego żelatyną na nogach. Zeżarów się nie zostało. Cudne. Błyszczące. Duma nie pozwala ci przełknąć tego upodlenia? Niech to będzie dla ciebie naucz. Leci. Widziałeś kiedyś wiewiórkę żygającą na pingwina? O! Uwaga, nieproszeni goście. Naciśnij ekran, by uruchomić system. To pewnie jakieś samonaprowadzające pingwiny. Same wpadną nam w łapy. Lepiej, już lepiej. Zdecydowanie jest. No zawsze musi być marchewka. Szefie? Długo by gadać. Nie zbliżajcie się do mnie. To pułapka. Ryko, potrzebny mi brzeszczot. 6 metrów stalowej liny oraz... Dlaczego zabraliśmy go ze sobą? Panie, panowie i lemury, witamy serdecznie w Wielkim Cyrku Braci Wezuwiusz, w Cyrku Bólu. Nazwa zastrzeżona dla Wezuwiusz SPZO. Nawet nie myślcie o ściąganiu, mamy dobrych prawników. Zaczynamy! Przed państwem samopowtarzalny trapez. Okrutna kula udręki. Pociąg do zagłady. Sorry. Nic się nie bójcie, kochani. Król Julian nas uratuje. Tańcuje zgrabna pupa. Złote gadki, złoty dzwon. Ja naprawdę nie chcę już na to patrzeć. Au! Ogoniasty, mam pomysł, jak się stąd wyrwać, ale będzie potrzebna opaska sierżanta Saturna. Słucham? Uczciwie i rzetelnie ją zdobyłem, uderzając cię w plecy, gdy akurat nie patrzyłeś. Słuchaj, co ci teraz powiem, ty egzotyczny, wsobny... Sorry! Szef sobie da spokój, au! Przyszliśmy tu ratować król, au! A nie jakiegoś prześlicznego sługusa, au! Jakim prawem wypowiadasz takie złe kłamstwa? Chociaż prześliczny to akurat jestem. To akurat jest prawdą, ale na pewno nie służę nikomu i niczemu. Na pewno? Au! To po co ta smyczy złote gadki, co? Au! Że co? To? A no tak, po pierwsze te gadki, bez nich nie byłoby mi dosyć chłodniej, a błyszczący złoty łańcuszek służy wyłącznie... Ej, wiewiórka nagle przestała tańczyć. Tańcuj! Faktycznie bardzo lubię tańczyć, ale... Kazał ci tańczyć, ty małpo! Dobrze! Dobrze, teraz to już się rozgniewałem i jako wasz król rozkazuję wam... Tańcz, małpo, tańcz! Tańcz, małpo, tańcz! Już zupełnie straciłem godność! Moritz, pierwszy raz w życiu miałeś trochę racji. O, doprawdy, au! Nie wolno wam robić z króla przebranej zabawki! Zabierajcie tę swoją wstrętną złotą pieluchę! I te ohydne okulary też zabierzcie! A ten pas? Tak, ten pas! To dosyć mi się podoba, zachowam go. Ale opaskę to zabierzcie! Sam środeczek. System ochrony włączony. Ha? Ha!
Witamy ponownie w Wesołym Cyrku. Teraz mamy nowy repertuar. No i brawo, ogoniasty! Nareszcie odzyskałeś swoją godność. Tak, a teraz popracuję nad godnością tych dwóch.